Uprzejmie odsłaniamy wam państwu też pewne tajniki takiej detektywistycznej, powiedziałbym, pracy historyka sztuki. O, tak, tu widać właśnie... W świetle ufałem nie wykazywał niczego. To jest tak, jakby część płótna została wyczyszczona, czy coś. Wymy to zapewne. No tak, tak, właśnie wymy to zapewne jakieś. Napisał w tym o właśnie, to jest słabo widoczne, ale to odpowiednio świetne. Natomiast tutaj jest część kartki, która jest urwaną, część numeru, który wskazywałby na centralną część numeru inwentaryzacyjnego. Dobrze, odwrócimy go z powrotem, bo on jest za ładny na to, żeby go nie oglądać w ten sposób. Nie był zdejmowany z klostra, jedynym elementem ślady po konserwacji są drobne retusze i tutaj jest chowany przybity gwoździkami z ulicy. Głośniej, bo wszyscy są ciekawi, to jest bardzo. Ale chyba najpiękniejsza część tego obrazu to jest tak. Właśnie ten moment, kiedy... I powiem państwu jako ciekawostkę, że pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, będąc w kolonii Van Ham, w domu aukcyjnym Van Ham, podniosłem obraz zupełnie przypadkowo, bo pan dyrektor zwrócił uwagę na literkę V. Tutaj jest taki układ farb, który na starym zdjęciu, przy bardzo dużym powiększeniu, wskazuje taką literkę V. I podniosłem obraz i ta literka V się ukazała. I powiem, że obraz był poddany bardzo niedużym zabiegom konserwatorskim. Są nieliczne retusze gdzieś na krawędziach, głównie dotyczą one nieba i tutaj partii pejzażu. Natomiast takimi charakterystycznymi, pomijając sygnaturę, która idealnie jest wpasowana jakby we wszystko i nie podlega żadnej wątpliwości, są takie zarysowania na przykład tutaj na koronie drzew, które są jeszcze z tego zdjęcia, które prawdopodobnie z lat 40. pochodzi. Rama jest oryginalna? Nie, rama jest uznaliśmy, że jest raczej w tunelu. To jest piękna. Ale dopasowano. Świetnie malowane. Tak. No proszę pamiętać, no Achenbach to jest artysta, który wraz z bratem, on bardziej znany był w XIX wieku, mówiono o nich, o braciach właśnie jako, z racji, że jeden miał na imię Andreas, drugi Oswald, mówiono alfa i omega malarstwa pejzażowego. I rzeczywiście sławą się cieszyli, w szczególności za życia, potem trochę ich gwiazda przygasła, no a dzisiaj, jak widać, rozbłysła na nowo za sprawą owej komety, jaką jest ten obraz. Czyli jednym słowem, no ciekawy przykład malarstwa szkoły Düsseldorskiej, malarstwa jeszcze zrodzonego w duchu takim romantycznym, ale powoli zbliżającego się ku realizmowi, a sam Oswald Achenbach, co warto podkreślić, również zdobył uznanie w oczach niemieckich malarzy impresjonistów. I to chyba warto tutaj odnotować, patrząc właśnie na ten sposób jego malowania, zwłaszcza partii nieba. No i temat na koniec wakacyjny, co chyba wszyscy też państwo dostrzegacie, to jednak jest... Ten, kto się wybiera do Włoch, będzie na pewno miał tak, okazję. Może szukać, czy wszystko się tego miejsca, tak. Dziękuję państwu bardzo.